Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, jak chcesz oczywiście wygrać skina, zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jak jesteś są pełnoletnim, to zapraszam cię do skorzystania z kodu CROXY na CSGO skinie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony guziczek i tutaj oczywiście kodzik CROXY przez 2xSO wpiszesz 10% więcej do każdej wpłaty i skrzyneczka na start za free. A my lecimy z tą bitewką na 8 skrzyneczek Flash Deals na Boostie. Już tutaj taka skrzynka na 4,20 zł, no totalnie, to jest tak powiem liczba przypadkowa. Zobaczmy, co wygrywamy, mam nadzieję, że tutaj jeszcze coś ciekawego spadnie, bo najlepszy item tutaj, no taki Butterfly Slaughter za 10 koła, no byłby to już naprawdę bardzo sympatyczny. A zobaczmy, póki co zanosi się, że nawet chyba na 0 nie wyjdziemy z tej bitwy. 3353, no właśnie, wyszliśmy nawet na minus delikatny. 7 zł, ale właśnie, oczywiście osoby, które wpłacają z kodem CROXY mają szansę wygrać te trzy piękne skiny. Została kosa, zostały rękawiczki i 5-7, więc jak chcesz oczywiście wspróbować swoich sił, no to zapraszam cię do skorzystania z kodziku CROXY. No i oczywiście jak uda ci się wygrać, to po wpłacie otrzymasz powiadomienie z takim prezentem. No a my lecimy dalej i oczywiście im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. Myślę, że tą skrzyneczkę porcelanową w sztukach 5 możemy sobie spróbować. W ogóle, kurczę, miałem taką pęgę ostatnio, jak trafiłem dwa razy to Ruby, że mogłem w sumie nagrać każdy odcinek, jaki bym chciał, nie? A odcinek, gdzie otwieralibyśmy tą skrzynkę na trybie, no już nawet nie tym podboostowanym, tylko na trybie Joker, no to to by było chyba mocne, nie? No ale zobaczmy, bo tutaj nawet na tym normalnym otwarciu lecą naprawdę mocne skiny. No tutaj niestety Cobalt Skullsy do 1900 filtestów poleciały moim przeciwnikowi, no ale teraz my mamy kosy, no ale to jest mniej więcej tyle są co ta AWP-a. Ale tutaj chyba będzie przewaga delikatna u mnie. No to jest przewaga 200 zł, ostatnia skrzynia. No musimy to wygrać, stary, no ale chyba tak się nie stanie. No właśnie, 746 zł niestety. Moja kosa, no i zostało nam 4 koła. No idzie nam naprawdę no, bardzo źle. Bo naprawdę blisko wygrania tej poprzedniej bitwy, ale no, nie pykło, tak? Weźmy może skrzynki z Hydrą. Spróbujmy z 6 takich skrzyneczek sobie wrzucić. Zobaczmy, jak ta skrzynka dla nas zakręci. No ostatnio udało mi się na 2% trafić. Uratowała nam ta Hydra naprawdę mocno ten jeden z ostatnich, tak? Filmów. Więc zobaczmy, jak będzie teraz. Czy tutaj chociaż jedną tą AWP uda nam się zdobyć. Generalnie powiem tak, że brakło mi się totalnie jednego meczu. Jednego meczu mi brakło z tego, z Majora, tak? Cloud Nine jakby wygrał stary, to on by wszedł, no ale no, niestety. Jak stawiasz kupon, to możesz się pochwalić w komentarzu. No i oczywiście hasło konkursowe. Napisz dzisiaj, co chcesz stawić. W sensie coś od serduszka, możesz napisać, na co masz ochotę. To będzie dzisiaj hasło konkursowe. To wcale nie tak, że nie chcę mi się po prostu zwymyślać. Broń Boże, stary. Ale zobacz, następny skrzyniany totalnie tutaj pusto. No tyle skrzynek z tą Hydrą, tyle szans. No i bitwa niestety na dziurę. Zostaną ostatnie 1180 zł. Wystyknie mi na tą jedną skrzynkę. Teraz się przekonamy, mam nadzieję, że tak, bo bym sobie już coś otworzył, ale niestety nie, no powiem tak, możemy otworzyć sobie skrzyneczkę, no jak otworzyć, my też tam możemy i to coś za, to chyba nie styknie, no dobra, to zrobimy sobie taką bitwę na 4 osoby, będzie to bitwa ostatnia, no i zobaczymy, czy uda nam się jakoś do tego wrócić. Jeżeli udało nam się na przykład tego Butterfly zdobyć, no to bitwa na pewno byłaby wygrana i naprawdę mocny profit byłby zrobiony. No ale zobaczmy, skrzynia Metis, ona tutaj najbardziej, że tak powiem, się liczy, no i no chyba nie ma tragedii. 1300, no jednak jest, no przeciętnie, ostatnia skrzynia, no i tu nie ma nic niestety niesamowitego. Dziękuję za oglądanie.